Reset Obywatelski. Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Producentem jest Jarosław Chmielewski, realizator Michał Lalak. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają wpływ na tworzenie tych programów, bo mogą do nas pisać, ewentualnie dzwonić. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, odsyłam na zrzutkę. Wszystko jest opisane na stronie Resetu. Tam jest wyjaśnione, jak można nas wspierać, jeśli Państwo uznają, że warto. A mój dzisiejszy gość to dziennikarz, historyk, autor i współautor książek z dziedziny literatury faktu. Wydał m.in. Kres, historię dzieci ocalałych z pogromu. To było napisane z Konradem Piskałą i Leonem Popkiem. Krzysztof Klęczon, historia jednej znajomości z Alicją Klęczon oraz Przekrój Ailego, biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika. Za tę ostatnią otrzymał Nagrodę Krakowskiej Książki Miesiąca za luty 2020 roku oraz był nominowany do Nagrody Historycznej Polityki w 2019 roku. A teraz ukazała się jego najnowsza książka pod tytułem Akwarium. Opowieść o Związku Literatów Polskich w PRL-u. W tej książce autor śledzi losy instytucji, którą opisuje. Instytucji niesłychanie ważnej, zarówno od strony kontaktów między literatami, jak i miejsca literatów w społeczeństwie, jak wreszcie ich stosunku do władzy i stosunku władzy do literatów. Autor zebrał mnóstwo ciekawych informacji przez wywiady, przez czytanie archiwów, protokołów z debat i zjazdów. No i stworzył coś takiego, co jest takim jakby podstawowym materiałem, który studenci polonistyki pewnie będą mieli jako taki podręcznik do nauki o tym, jak to było w tamtych czasach, a zwykły czytelnik znajdzie mnóstwo fajnych anegdot i analiz, które pokazują, jak wyglądała relacja między polityką i sztuką w tamtych czasach. No, ale dosyć tu moich refleksji, myślę, bo mamy szansę właśnie rozmawiać z autorem. Zapraszam, Tomasz Podkaj, autor opowieści o Związku Literatów Polskich w PRL-u pod tytułem Akwarium. Witam Konradzie i witam wszystkich, którzy nas oglądają. Bardzo dobrze. Ja bym chciał zacząć jeszcze naszą rozmowę od takiego motta, które u Ciebie chyba znalazłem, a wcześniej to gdzieś tam czytałem, jak czytałem Herberta. Motto brzmi tak. Oni byli w akwarium, mieli swoje kluby, samochody, żyli po prostu w izolacji. Stworzono ten zamknięty krąg ludzi, którzy odbijali sami siebie. No właśnie, na ile Twoja książka jest, jakby to powiedzieć, skoro ma takie motto, w jakimś sensie z góry tak ustawiona, że analizujesz właśnie te związki, a na ile to jest rzeczywiście opis różnych aspektów bycia pisarzem, literatem w czasach PRL-u. To może od tego zaczniemy. To ja może zacznę od tego, że pisząc tę książkę nie stawiałem żadnych tez wyjściowych. Tak? Znaczy nie miałem, nie zakładałem, tak, że opiszę to w taki sposób albo w inny sposób. Znaczy moim celem było napisanie książki, po pierwsze takiej, której jeszcze dotąd nie było. Jest coś fajnego w tym, że można pisać książkę, którą samemu by się chętnie przeczytało. I ja muszę powiedzieć, że gdyby ktoś inny napisał książkę
o Związku Literatów Polskich, to ja bym ją chętnie przeczytał. Zresztą takich książek o Związku Literatów, o polityce, a Związek Literatów, wcześniej już kilka było, więc mnie chodziło o to, żeby napisać taką książkę, której nie ma, jak mówiłem, a po drugie, żeby wypełnić trochę lukę, która w tym piśmiennictwie dotyczącym Związku Literatów, ale też szerzej, powiedzmy, relacji pisarzy z władzą na przykład, żeby tę lukę wypełnić. I próbowałem to w tej książce zrobić, ale nade wszystko kierowało mną takie przekonanie przez cały czas pisania i tej książki, i poprzednich moich książek, które tu wymieniałeś, że bardzo zależało mi na tym, żeby to była książka do czytania, więc starałem się ją napisać tak, żeby jakoś tego wyobrażonego czytelnika zafrapować, żeby jakoś go wciągnąć do tej lektury, żeby go jakoś tą niełatwą materią zainteresować. No, czy to się udało, czy nie, to oczywiście nie moją rzeczą jest odpowiadać na to pytanie. To ja mogę tu uzupełnić, czy dopowiedzieć, że to się bardzo dobrze czyta. To jest gruba publikacja, ona liczy stron, zaraz powiem, nie aż tak wiele jak myślałem, ale jest ponad 500. I co więcej, bardzo dobrze, że jest wyposażona w indeks nazwisk. Bo przez to, mimo że ty starałeś się nadać temu takie pewne cechy, nazwijmy to literackie, po to, żeby się to dobrze czytało, to jednocześnie jest to takie kompendium wiedzy o zjawiskach, prądach, zdarzeniach, ale także ludziach. I po prostu stosunkowo łatwo na przykład znaleźć Bartoszewskiego Władysława, który zdaje się próbował dostać się do Związku Literatów, były jakieś kłopoty, i dobrze pamiętam, z lektury. I tutaj na kilku stronach jest opisana ta sprawa. W związku z czym, jak ktoś chce sięgnąć i się zorientować, co ciekawego się działo z którymś z literatów właśnie w kontekście ZLP, to stosunkowo łatwo tutaj można znaleźć. Dąbrowska Maria występuje kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy, a Jacek Denl zdaje się tylko raz. Chociaż dzisiaj jest ważnym pisarzem, no ale wtedy to jeszcze był pewnie w planach swoich rodziców, kiedy większość zdarzeń tutaj miała miejsce przez ciebie opisywanych. Dobrze, to może teraz przejdźmy po tym, jak już wiemy, że to jest i, jakby to powiedzieć, troszkę o ideologii i polityce, ale troszkę o ludziach, troszkę faktów i w ogóle tak napisane, żebyś chciał czytać. To teraz przejdźmy do kolejnych rozdziałów, bo one się układają chronologicznie i ta chronologia też ma pewne znaczenie, jakby to powiedzieć, w zakresie kształtowania tej relacji pomiędzy pisarzami a związkiem, związkiem władzą, no i w ogóle w całym tym układzie, jak to było być, co to znaczyło i jak się było pisarzem w tamtym czasie. Pisarzem po wojnie, prawda? W sytuacji, kiedy w zasadzie była totalna bieda i był kłopot taki, że najprostsze rzeczy były trudne do zdobycia, zaczynając od mieszkania. To cóż, ja bym chciał ci oddać głos, jeśli to będzie możliwe technicznie, bo zdaje się, mamy jakiś drobny problem z połączeniem internetowym. To może tak, Tomasz wrócił. Czy słyszałeś moje pytanie, czy właściwie taką tezę? Nie, nie. Wywaliło mnie, więc poproszę o powtórzenie. Dobrze, więc chciałem, powtórzę to raz jeszcze, żebyś nam powiedział o tym, co było na początku, bo jak rozumiem, ten chronologiczny porządek nie jest tylko porządkiem takim, że to jest po kolei to, co było, ale też on pokazuje pewien rozwój. Rozwój relacji pomiędzy pisarzem a związkiem, pomiędzy związkiem a władzą i w ogóle jakby to jest historia tego, jak wyglądało życie i jego realia
odniesieniu zarówno do takich prozaicznych rzeczy jak mieszkanie, wyżywienie, bo też sporo o tym piszesz, jak i tych bardziej, powiedziałbym, istotnych z punktu widzenia literackiego, czyli jakie powstawały teksty, jakie były możliwości publikacji, kto na to wpływał i tak dalej. To wszystko się jakoś łączy, prawda? To, że literaci byli traktowani w specyficzny, specjalny sposób, no, wynikało z pewnej koncepcji, prawda, kultury, która wtedy obowiązywała. No to co? Oddaję ci głos. Lublin. No tak, więc rzeczywiście było tak, że rządzący Polską komuniści, rządzący po 1945 roku, przywiązywali niesłychanie ważną rolę do słowa pisanego. Tak? Uważali, że słowo pisane jest w stanie zmieniać czy wpływać na postawy ludzkie, na poglądy, kształtować takiego nowego człowieka, jakiego sobie wyimaginowali, jakiego chcieliby, żeby się stał. I to wszystko było zadaniem, miało być zadaniem pisarzy, tak, którzy mieli być w tę propagandową machinę tworzenia nowego człowieka i budowania najlepszego ze światów, jak wtedy uważano, wprzęgnięci. Oczywiście Związek Literatów Polskich, chociaż nazwa ta została przyjęta dopiero podczas czwartego zjazdu w Szczecinie w roku 1949, ale sam pomysł powołania takiej instytucji czy takiego stowarzyszenia łączącego ludzi parających się pisaniem oczywiście nie był pomysłem komunistycznym ani nawet powojennym. To Związek Zawodowy Literatów Polskich powstał w roku 1920. Jego współtwórcą był Stefan Żeromski między innymi i w nim znaleźli się najwybitniejsi wówczas pisarze, którzy uznali, że po prostu mają pewne wspólne cele pomimo różnic wielorakich, jakie ich dzieliły i że warto, żeby ten głos był wypowiadany wspólnie. Tak, więc związek zawodowy, stąd to określenie zawodowe w nazwie tego stowarzyszenia, był taką instytucją cechową trochę. I przed wojną pisarze zabiegali na przykład o pewne wsparcie finansowe dla twórców, tak, żeby mogli taniej albo wręcz za darmo korzystać z sanatoriów, tak, żeby do muzeów mieli wejściówki i tak dalej, ale także dziełem w dużej mierze powstałym za sprawą Związku Zawodowego Literatów Polskich jest przedwojenna Akademia Literatury, ponieważ Związek opiniował tę instytucję i brał udział w pracach nad jej powstaniem. Akademia Literatury to było stworzenie takiej instytucji, która nie tylko przyznawała nagrody, ale też była czymś takim, właściwie to był crème de la crème, jeśli chodzi o w ogóle pisarstwo w Polsce. Tak? Tam zasiadali najważniejsi pisarze i to było ważne osiągnięcie przedwojennego Związku Zawodowego Literatów Polskich. No, przyszła wojna, przyszły dwie okupacje i oczywiście wszystko się zmieniło i kiedy w 1945 roku w 1944 właściwie jeszcze, we wrześniu, w niedawno, dopiero co wyzwolonym, tak, Lublinie, obradował pierwszy powojenny, czy jeszcze nie powojenny, bo przecież trwały działania wojenne, zjazd, tak, na nim się znaleźli ci, którzy po prostu byli w stanie do tego nieokupowanego już przez Niemców Lublina zjechać, tak, więc był Putrament, tak, był Warzyk, tak, był Lec i tak dalej, i tak dalej, tak, więc to było takie pierwsze spotkanie tych, którzy w ogóle przeżyli i tych, którzy się znaleźli w tym miejscu,
I to też ciekawe, że nie było na tym zjeździe żadnego z późniejszych prezesów Związku Literatów Polskich, bo Iwaszkiewicz był u siebie na Stawisku, Antoni Słonimski był w Londynie, a Jan Józef Szczepański był gdzieś w partyzantce, tak, pomiędzy Krakowem a Kielcami. Kolejne zjazdy, tak, które odbywały się co roku, tak, aż do tego zjazdu szczecińskiego, oczywiście nawiązywały do przedwojennej działalności, tak, i do przedwojennego Związku Zawodowego Literatów Polskich, no aż jakby przyszedł ten Szczecin, zmiana i nastąpiła wtedy zmiana nazwy, tak, która na Związek Literatów Polskich, która nie była tylko wyjęciem jednego słowa, tak, ale to była też zmiana o wiele istotniejsza, tak, bo to oznaczało, tak, że to przestaje być instytucja o charakterze niejako zawodowym, tylko staje się no, instytucją jakby wprzęgniętą w politykę państwa. Ale jednakowoż z drugiej strony ta jakby zawodowość i pewna też cechowość tego już kontrolowanego przez komunistów Związku Literatów Polskich pozostała przez cały czas, bo przecież ważną stroną jego działalności była taka działalność socjalna. Tak? Tam się dostawało stypendia twórcze, tam się dostawało zapomogi, tak? Jeśli ktoś nie miał żadnych źródeł utrzymania. One oczywiście były przeważnie bardzo niskie, zdarzało się, że nędzne, tak, ale w tych pierwszych powojennych latach, kiedy wszyscy byli biedni i kiedy każdy grosz się liczył, no to nawet taka skromna pomoc była nie do pogardzenia. No tak, bo to jest pewna cecha tamtego czasu, która zresztą, jeśli będziemy mogli porównywać z tym, co dzisiaj się w tych sprawach dzieje, to też ciekawe będą te analogie, ale niewątpliwie ta strona socjalna i to, że literaci tak, jakby to powiedzieć, dość ochoczo się garnęli do tej organizacji, wynikało z prostego faktu, że bieda i brak szans w ogóle na utrzymanie się z pióra, tak bezpośrednio, prawda, przez wydawanie książek, to powodowało, że w zasadzie ten związek pełnił funkcje opiekuńcze i był utrzymywany przez państwo. To jest bardzo istotne, że państwo po prostu dawało pieniądze Związkowi Literatów i ten związek rozdzielał bądź środki takie bezpośrednio w gotówce, bądź też po prostu przez różne, powiedzmy sobie, przywileje, prawda? Dostęp właśnie, co mówiłeś, do sanatoriów, służby zdrowia i tak dalej, i stołówka. No, stołówka była w zasadzie takim miejscem kultowym pod każdym względem, bo i chodziło o to, żeby no, po prostu móc coś zjeść, ale także to było miejsce, no jakby to powiedzieć, no, taka agora trochę, tak, miejsce spotkań. To różne tam ciekawe rzeczy, o których zapewne za chwilę nam powiesz, się działy. I tak, nie ma się chyba co dziwić, że ci literaci, trochę chyba niezależnie nawet od ich zapatrywań politycznych, się tam garnęli, bo inaczej by nie przeżyli, prawda? No tak, oczywiście. Oczywiście tak było, tak? Rzeczywiście przynależność do Związku Literatów Polskich, kogoś, kto zajmował się pisaniem, była po prostu niezbędna, absolutnie. Ja zapytałem o to Tomasza Jastruna, którego też cytuję w książce. Tomasz Jastrun jeszcze zdążył wstąpić przed 80 rokiem do Związku Literatów Polskich, a potem współzakładał w 90 roku Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. I kiedy zapytałem go, po co, i do tego SPP w dalszym ciągu należy, formalnie przynajmniej, i kiedy zapytałem go, do czego dziś jemu jest potrzebna organizacja pisarska, to odpowiedział mi krótko: do niczego. Tak? Więc ta książka jest, traktuje o czasach, kiedy ta organizacja była potrzebna
dosłownie do wszystkiego pisarzem. Powiedziałeś o stołówce, powiedziałeś o przychodni lekarskiej. Ja wcześniej mówiłem o stypendiach, o zasiłkach, tak? Związek Literatów Polskich był takim odpowiednikiem socjalistycznego przedsiębiorstwa, tak? To znaczy, w którym była własna przychodnia lekarska, pani doktor Płachecka, która tam przyjmowała przez dziesięciolecia, zapisała się w dobrej pamięci wielu osób. Tam była stołówka, tak? Stołówka, w której członkowie ZLP mieli zniżkę, mieli abonamenty, więc te obiady były po prostu w miarę tanie. Tam była biblioteka wreszcie. Biblioteka była czymś niesłychanie ważnym dla tych ludzi, nie tylko dlatego, że zajmowali się pisaniem a czytaniem i czytaniem, ale też dlatego, że po 56 było to jedno z nielicznych miejsc w Warszawie, gdzie na przykład bez żadnych ograniczeń była dostępna paryska kultura czy londyńskie wiadomości. Tam po prostu można było sobie pójść i to przeczytać. Więc to ja ci wejdę w słowo, dobrze? Bo okay. Ja studiowałem polonistykę. To był początek mojej kariery takiej studenckiej, tak powiedzmy. I w tym czasie no, dość szybko się zorientowałem, że pewna część naszej literatury jest wydawana na Zachodzie. Znaczy, wiedziałem wcześniej, ale zacząłem do niej sięgać. Można to było robić w Warszawie bądź w Bibliotece Uniwersyteckiej. Tam też był dostęp do takich książek. To był tak zwany dział Cimelia. I te Cimelia nie były wydawane ludziom takim jak ja, studentom, bez specjalnego zezwolenia. Ale wbrew pozorom to zezwolenie nie było trudno zdobyć. Wystarczyło, żeby pracownik naukowy, chyba od doktora wzwyż, podpisał, że student tam potrzebuje korzystać z Cimeliów. Nawet chyba nie trzeba było jasno określać po co i z jakich tekstów. W związku z czym dostęp do tych książek był. Natomiast pamiętam, że czy to był mniej tych egzemplarzy było, czy to się spóźniały i w którymś momencie ktoś mi powiedział i zacząłem chodzić na krakowskie przedmieście do Biblioteki Związku Literatów. Tam specjalnie nie było żadnych ograniczeń, po prostu powiedziałem, że chciałbym czytać paryską kulturę i jakieś inne wydawnictwa polskie z zachodu i tam po prostu ta pani bibliotekarka mi to dawała. Nie można było wynosić tego, trzeba było na miejscu czytać. Może członkowie związku być może mogli wypożyczać, ja musiałem czytać na miejscu, ale nie było żadnych ograniczeń. To była taka normalna czytelnia, gdzie dostęp do paryskiej kultury był w zasadzie nieograniczony. To jest bardzo ciekawe, ten taki system reglamentowania informacji, to wąskie stosunkowo jednak tych pisarzy i tam paruset było, tak, chyba w porywach, to oni mogli z tego korzystać, a przeciętny Kowalski nie. Z tym, że w tamtym czasie, na przykład kiedy ja w końcu trafiłem do biblioteki w Katowicach, bo tam później też studiowałem, to tam nie było katalogu działu Cimelia. Bardzo się zdziwiłem i dopiero potem się dowiedziałem, że w Katowicach, w Bibliotece Śląskiej czy w Bibliotece Uniwersytetu, już nie pamiętam, w dużej bibliotece tam, z której korzystałem, ten katalog też był dostępny tylko za specjalnym zezwoleniem. Więc im dalej od stolicy, im jakby takie, to tym większe ograniczenia panowały. A literaci to mogli sobie czytać, co chcieli. To takie moje wspomnienie z mchu i paproci. No tak. Ale tak, teraz tak. Chciałbym, żebyś powiedział, bo to już zacząłeś i to może warto, żebyś to nam przybliżył, bo ja wspomniałem o tym, bo czytałem książkę, no to wiem, jak ją napisałeś, ale jaki był procent twojej kwerendy bibliotecznej, czyli takiego siedzenia w archiwach i grzebania w tych zakurzonych, dawnych protokołach i tak dalej. A jaki był procent twoich żywych rozmów, które prowadziłeś tak bezpośrednio, bądź chyba przez internet, bo to pisałeś w czasie pandemii. Co było istotniejsze, jeśli tak rozłożyć ilościowo i jakościowo? No, ilościowo to oczywiście więcej dokumentów, tak? Więc tych źródeł, z których korzystałem, było na kilka grup, je można podzielić. Czyli po pierwsze to są
te materiały związkowe, tak? Czyli to są stenogramy z posiedzeń zarządu głównego, zachowane w całości, z posiedzenia zarządu oddziału warszawskiego, zachowane we fragmentach. Potem to były lektury z stenogramów ze zjazdów, z lektury posiedzeń komisji z lat 50. Więc to były teczki literatów wreszcie, tak, gdzie też można, wydało mi się, bardzo ciekawe materiały znaleźć. Więc jakby pierwsza część to były materiały związkowe. Druga część to były materiały IPN-owskie, niesłychanie liczne i też znacznie częściej niż materiały związkowe wykorzystywane w przeszłości już. Dlatego ja tam zdaję dokładnie relacje w książce z jakby z archiwów, które tam przeczytałem, ale jakby te materiały IPN-owskie nie miały dla mnie aż takiego znaczenia z powodów kompozycyjnych, tak? Dlatego, ponieważ chociaż one są niesłychanie obszerne i drobiazgowe wręcz, tak, ale one często składają się z takich jakby podsumowań czy charakterystyk pisanych przez oficerów prowadzących na podstawie różnych źródeł informacji. I szczerze mówiąc, wydało mi się, że to nie jest na tyle interesujące, znaczy żeby prezentować to w książce, tego rodzaju podsumowania. No nie, ale chwileczkę. Dobrze, to ja potem powiem, co chciałem powiedzieć, tylko zapamiętajmy, że tu jest mały przypis, który chciałem uczynić. Dobrze. Trzecie źródła to są źródła partyjne, czyli posiedzenia podstawowej organizacji partyjnej przy Związku Literatów, bo jak przy każdym zakładzie pracy, tak musiała taka organizacja istnieć. Tak samo istniała przy ZLP, tak? I te archiwalia przechowywane w archiwum państwowym, no wciąż ich lektura jest z jednej strony porażająca, a z drugiej strony jest też jakąś lekturą smutną, tak? Też z czego w tej książce w pewnym momencie dosyć dokładnie zdaje relację. No i wreszcie ostatnie, czy może przedostatni rodzaj źródeł, to są te wszystkie wspomnienia pisarzy spisane już, tak? Czyli to są dzienniki, jest ich mnóstwo, tak? Więc też je pieczołowicie wymieniłem na końcu w bibliografii. No i wreszcie rozmowy z uczestnikami tych wydarzeń, których jest kilkanaście, więc może nie tak dużo, ale było tak z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście pisałem tę książkę w czasie pandemii, kiedy spotkać się z kimś było szalenie trudno, tak? Więc większość tych rozmów to były rozmowy telefoniczne, które nie są tym samym, co spotkanie jakby z żywym człowiekiem, tak? Więc takich rozmów nie mogłem jakby mieć więcej żywych. A poza tym też już sam zacząłem stawiać sobie w pewnym momencie ograniczenia, tak? To znaczy, że już uznałem, że wystarczy, tak? Ponieważ tak naprawdę materia, w której się poruszałem, jest właściwie nieograniczona, tak? Więc w takim projekcie, jakim jest książka o powojennym ZLP, obawiam się, że można utknąć na dekadę, tak? Więc żeby nie spotkał mnie ten smutny los kogoś, kto utknął i nie jest w stanie już z tego wyjść, no to w pewnym momencie musiałem sobie powiedzieć, koniec, wystarczy. No poza tym są też jakby deadline'y wynikające z umowy z wydawnictwem, więc tutaj też nie ma zmiłuj. Dobrze, teraz mój przypis i pytanie. Mianowicie w tej książce zwraca uwagę to, że rzeczywiście masz warstwę polityczną, światopoglądową, partyjną, troszkę taką bym powiedział nawet ubecko-esbecką. I tutaj się kłania pewnie IPN, ale nie tylko, bo te protokoły z 1968 roku i tak dalej, to mnóstwo informacji tam można znaleźć. Ale także są smaczne i to mówię troszkę
dla zachęty dla tych czytelników, którzy nie chcą tylko sięgać do takiej ideologicznej warstwy tej twojej książki, są takie smaczne kawałki mówiące o pewnych obyczajowych, powiedziałbym, zachowaniach literatów, a także czasem rzucasz takie zdanie, przyjeżdżała do niego kochanka, tam powiedzmy pani tam, Janina jakaś tam, tak? Wtedy żona tam Jana jakiegoś, tak? A w owym czasie kochanka tego i tego, tak? I już myślimy, że dalej pójdziesz w tę stronę, po czym się zaczyna następny rozdział na zupełnie inny temat. Więc troszkę drażnisz czytelnika, ponieważ nawet nie chodzi o to oczywiście, żebyś tutaj jechał w kierunku, jakby to powiedzieć, o popularnych dzisiaj filmów erotycznych, ale nie napisałeś, i tu chcę cię dopytać, skąd ty to wiedziałeś? Czy to były plotki, że tak powiem, pozyskane od twoich rozmówców, czy to z tych protokołów IPN-owskich archiwów? No skąd ty wiedziałeś, kto był czyją kochanką? No więc ze wszystkich tych źródeł, tak? Trochę tego można znaleźć rzeczywiście w materiałach IPN-owskich, trochę jest w dziennikach pisarskich, trochę się dowiedziałem od moich rozmówców, tak, na marginesie, ale powiedziałeś, że zatrzymuję się jakby w pewnym miejscu i nie rozwijam tego wątku. Robiłem to specjalnie. Robiłem to specjalnie, podobnie jak z anegdotami, tak? W książce jest trochę anegdot, ale nie chciałem, żeby to była książka składająca się jakby w większości z anegdot, bo mam wrażenie, że po pierwsze, że to chyba dosyć łatwo da się zrobić, tak, zebrać ileś anegdot o jakimś środowisku, ale po drugie, to niewiele o tym środowisku w gruncie rzeczy powie, tak, jeśli będziemy posługiwać się samymi anegdotami. Podobnie nie chciałem rozwijać tych wątków obyczajowych, jakby ja je zaznaczyłem w miejscach, w których uznałem, że jest to konieczne, albo wydały mi się one po prostu nad wyraz smaczne, ale nie rozwijałem ich, tak, nie, bo po pierwsze pewnie są do znalezienia dla dociekliwych w innych miejscach, no a po drugie też być może ktoś będzie chciał napisać jakby taką większą rzecz składającą się głównie z anegdot, tak, więc to zostawiam. Dobrze, to teraz tak, może zanim poproszę cię, żebyś opowiedział o tej sprawie, zobaczymy klip wideo, zobaczymy coś, co zostało zarejestrowane przez kronikę filmową, co nas wprowadzi w świat polityki, w świat uzależnienia, nie ma co ukrywać, literatów od władzy, co zostało zadekretowane w sposób taki dosyć zdecydowany i no, powiedziałbym, druzgocący trochę dla polskiej literatury w roku 49. Prosimy o pierwszy materiał, Szczeciński Zjazd Literatów. W Szczecinie obradował czwarty zjazd Związku Literatów Polskich. Troska o rolę nowej literatury w budowie kultury Polski Ludowej to najważniejsze zagadnienie obrad. Na zjazd przyjechali pisarze i delegaci z całej Polski. Jarosław Iwaszkiewicz, Stefan Żółkiewski, Adam Wazy, Jerzy Andrzejewski, Ewa Szelburg-Zarembina. Nowym prezesem związku obrany został Leon Kruszkowski. Zjazd powitali przedstawiciele pisarzy ZSRR, Czechosłowacji, Węgier i Bułgarii. Minister Sokorski w przemówieniu swym o świadomym realizmie w literaturze wysunął konieczność tworzenia dzieł literackich dostępnych dla nowego czytelnika, masowego odbiorcy zarówno w mieście, jak i na wsi. Planowa realizacja haseł rewolucji kulturalnej powoduje stały wzrost czytelnictwa na wsi. Jesteśmy świadkami otwarcia biblioteki gminnej we wsi Pustelnik. Kultura w Polsce Ludowej przestała być przywilejem klas posiadających. To, czego nie potrafiła dokonać burżuazja polska w okresie 20 lat swoich rządów, stało się faktem dokonanym. Powstał Komitet Upowszechnienia Książki.
Dzieci robotników i chłopów wyrosną na światłych obywateli. 1600 takich bibliotek dla 20 tysięcy gromadzków przekazało ostatnio Ministerstwo Oświaty dla gmin wiejskich. Książka zawędrowała pod strzechy. No właśnie, tutaj mamy dwa tematy łączące się. Dopuszczenie ludu do tego, do tej skarbnicy literatury, ale literatury traktowanej bardzo tak specyficznie, utylitarnie. I jak rozumiem, minister i urzędnicy, którzy literatów tam instruowali, to im wytłumaczyli, jak oni mają teraz pisać. Więc trochę opowiedz o tym, bo może dla mojego pokolenia to jest jasne, bo jak żyliśmy w PRL-u, to wprawdzie już tak nie było, ale no się czuło, że tam gdzieś to było i naszym ulubionym, jedną z ulubionych czynności takich było oglądanie filmów socrealistycznych czy czytanie tych socrealistycznych powieści, bo one były bardzo zabawne, tak, z punktu widzenia naszego w latach 70. No to co się stało w tym Szczecinie? Jak to miało się do tego Związku Literatów? Jesteśmy? Czy się zamroziło przez internet? Halo, halo. Tomaszu, czy mnie słyszysz, czy tutaj Hochlin? No, to tak jak już mówiłem wcześniej, w Szczecinie odbył się czwarty. Niestety chyba na chwilę internet zawiódł. Rozumiem, że Tomasz będzie teraz opowiadał. Ja zacznę może tę historię, że odbył się zjazd czwarty, ale w zasadzie taki pierwszy, bardzo ideologiczny, na którym zadekretowano socrealizm jako metodę twórczą. To samo się stało w innych dziedzinach sztuki. Filmowcy mieli zjazd w Wiśle, literaci właśnie w Szczecinie. Jest to charakterystyczne zresztą, że to było w Szczecinie, bo to właśnie było to jedno z tych odzyskanych miast, tak, według tamtej propagandy, chociaż Szczecin no, był raczej miastem niemieckim, no tak naprawdę. Dobrze, ja tutaj tak wygłosiłem krótki wstęp tłumaczący jakby o co chodziło tak ogólnie, po co był ten zjazd. No żeby wytłumaczyć, co pisarze mają teraz robić, jak mają pisać. To teraz opowiedz tak bardziej szczegółowo. No, zacznijmy od samego wyboru miejsca. Miasto Szczecin, tak, najdalsze miasto w Polsce, tak, w granicach Polski od kilku lat zaledwie, tak, z nieistniejącą tradycją polską, literacką, czy tak, to wszystko jest tworzone właściwie od nowa, tak? Więc a też przypomnę, w ramach tej mitologii budowania miał miejsce we Wrocławiu, tak? Czyli w kolejnym takim nowym pozyskanym mieście. Więc po pierwsze sam wybór miejsca jest absolutnie nieprzypadkowy. Po drugie może nie mitologii oczywiście, po drugie bardzo nieprzypadkowe są pokazane postaci tych pisarzy, na których jest najazd kamerą, zbliżenie, którzy tam byli. Czyli tam mamy tak, Iwaszkiewicza mamy, potem mamy Adama Warzyka, mamy Szelburg-Zarembinę, mamy Jerzego Andrzejewskiego i mamy Stefana Żółkiewskiego, tak? Postać niesłychanie wtedy wpływową, chociaż on, jeśli chodzi o literaturę, to właściwie był kompletnie, znaczy to był krytyk literacki proweniencji marksistowskiej, tak, ale to był krytyk, badacz literacki, ani pisarz, ani literat. Tak, więc podobnie Adam Warzyk był już przed wojną no, w pewnych kręgach uznanym awangardowym poetą. Tak. Natomiast ci ludzie po wojnie
tym ludziom partia powierza po prostu kierowanie w całą organizacją pisarzy, w których są tuziny wybitniejszych osób. Tak? To po pierwsze. Po drugie, zauważmy to połączenie zjazdu pisarzy z drugą częścią tej kroniki filmowej, mianowicie rewolucja kulturalna, tak, sprawia, tak tam tłumaczę Andrzej Łapicki, lektor tej kroniki, że oto książki trafią pod strzechy, że tych bibliotek powstaje tam ponad 1000, nawet w małych wioskach. I teraz wyobraźmy sobie, że z punktu widzenia pisarza jednak to jest niesłychanie atrakcyjne, bo który pisarz by nie chciał, żeby jego książki trafiły pod strzechy, żeby państwo wydawało książki w dużych nakładach, tak, żeby ten ruch czytelniczy był wspomagany. On nie był tak jak przed wojną, tak, że rynek o tym w dużej mierze decydował, tylko tutaj włącza się w to państwo, więc jest to oferta dla ludzi piszących niesłychanie atrakcyjna. No i teraz okazuje się, że tak jak to często w życiu, jest coś za coś, tak, więc nie ma nic za darmo, tylko te duże nakłady będą pewnym kosztem. Coś trzeba za to zapłacić, jakąś daninę złożyć. No i tą daniną jest ów realizm socjalistyczny, też wprowadzany we wszystkich dziedzinach sztuki, tak, więc literatura nie była jedyną dziedziną. Był realizm filmowy, realizm w malarstwie, realizm w sztuce. No cóż, znowu internet nas na chwilę zawiódł. Ja mogę powiedzieć tyle, że dla dzisiejszego odbiorcy, czyli czytelnika lub widza, to może się wydawać w ogóle taką jakąś bajką. Natomiast rzeczywiście, po pierwsze, jak się pogrzebie w bibliotece gdzieś tam głębiej, to można takie książki znaleźć. One dzisiaj brzmią trochę zabawnie, jak się je czyta. Ale też, żeby przełożyć na obecne realia, to pewne działania, jakby to powiedzieć, w ramach polityki kulturalnej naszego państwa obecnie są trochę podobne. Takie kierunki, które są jakby może mniej dekretowane, bo to jednak wtedy władze mogły to robić w sposób bardzo zdecydowany, a teraz to takie raczej jest to finansowe wspieranie, prawda? Idą pieniądze na pewne projekty filmowe i tak dalej. Ale pewne analogie są, prawda? Że się narzuca pewien styl, pewną tematykę, bohaterów, nastawienie i tak dalej. Ja myślę, że ze względu nie na to, że chcę ograniczać opowieści o tych praktykach socrealistycznych, tylko nasze techniczne tutaj kłopoty być może uda się rozwiązać, proponuję, żebyśmy teraz posłuchali jakiegoś utworu muzycznego, który nam pozwoli trochę odetchnąć, a ciebie, Tomku, poproszę o zresetowanie routera i być może to nam da nieco wyższą jakość i obrazu, i dźwięku z twojej strony. A realizatora proszę o muzykę. Przywołuję przed siebie cały wielki strach, aby pozbawić to mocy szkodzeniami. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Niebo jest. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Ziemia jest. Nie boję się, nie boję się. Ogień jest. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Woda jest.
się wydarzyć, coś czego się obawiam. Jestem gotowy na spotkanie. Jestem nieustraszony. Jestem pełen ufności, nie boję się niczego złego, Pan Bóg jest. Nie boję się. Nie boję się. Nie boję się. Pan Bóg jest. Witam wszystkich tych, którzy teraz się włączyli. To jest rozmowa na wspak. Naszym gościem dzisiaj jest Tomasz Podkaj, autor bardzo interesującej książki pod tytułem Akwarium. Opowieść o Związku Literatów Polskich w PRL-u. Tak wygląda ta książka. Gruba ponad 500 stron. Pierwsza, która dotyka tego tematu całościowo i jest pewnego rodzaju takim kompendium wiedzy na temat roli literata w czasach systemu komunistycznego.
I mówiliśmy o tym, że został zadekretowany socrealizm i to była cena dostępu pisarzy do szerokiego kręgu czytelników i te masowe nakłady powieści i możliwość pisania bez ryzyka, prawda? Ci pisarze, którzy się dopasowali, no to po prostu dostawali pieniądze i byli utrzymywani przez państwo, tak? Ci, którzy się nie bardzo chcieli dopasować, byli tacy, Zbigniew Herbert na przykład, zdaje się, to oni mieli dużo gorzej, no bo nie chcieli się wpisać w ten cały system, no bo było jasne, że on jest taki jakiś, no jakby to powiedzieć, politycznie motywowany i dla wielu osób było to po prostu kompletnie bez sensu, zaprzeczało jakby zdrowemu rozsądkowi. Aczkolwiek było trochę literatów, którzy nie tylko z tego skorzystali, ale takie książki pisali z pewnym, nawet powiedziałbym, powodzeniem, bo nie wszystko było takie zupełnie fatalne. Nawet filmy, ja bardziej pamiętam filmy, bo później się tym zainteresowałem, oglądałem wczesne filmy Kawalerowicza, czy nawet Wajdy, Pokolenie, to ono oczywiście łamie już te kanony socrealizmu, ale one były trochę naznaczone tą taką, szczególnie Kawalerowicza, tą ideologią, która wtedy obowiązywała. Trochę i bym powiedział tak, że utwory z tamtego czasu, mimo że były zamówieniem politycznym, są paradoksalnie czasem chyba nawet żywsze niż te, które dzisiaj są realizowane jako takie zamówienie polityczne. Nie wiem, czy to jest kwestia talentu autorów, czy to może czas jakoś uszlachetnił te rzeczy. W każdym bądź razie pamiętam, że to była świetna zabawa, jak to oglądaliśmy, ale także pewna nauka rzemiosła. No dobrze, ale teraz tak. Ja rozumiem, że literaci się dopasowali i przynajmniej w części, szczególnie tacy młodzi i przekonani do tego systemu, z tego korzystali, a niektórzy się trochę buntowali, było samobójstwo prawdopodobnie, prawda, jednego z takich czołowych pisarzy tamtego czasu. I dochodzi do przełomu, tak? 20 zjazd KPZR. Chruszczow opowiada w tym swoim dwudniowym referacie, jakie zbrodnie popełnił Stalin, wszystko na niego zrzuca i następuje odwilż. Rok 56. I się okazuje, że socrealizm no, w ogóle został skasowany. Tak, już nikt nikomu nie kazał pisać w taki sposób. Zdaje się, że znowu zostałem sam. To ja tylko powiem, że w tamtym czasie potrafili dziennikarze na przykład dzwonić do paryskiej kultury i chyba dowolnej Europy. Taka wolność zapanowała, mimo że przedtem jeszcze niedawno za opowiedzenie dowcipu politycznego można było trafić do więzienia, więc nic dziwnego, że literaci no, starali się to wykorzystać. Z tym, że na przykład Arthur Sandauer powiedział takie ciekawe zdanie, to taki, było takie hasło, które rzucił, że odwaga staniała. No bo już można było wszystko powiedzieć, wszystko napisać. Przez jakiś czas cenzury praktycznie w takim rozumieniu, jak wcześniej działała, nie było. Mówię, nie wiem, na chwilę chyba ciebie wycięło znowu. Wycięło mnie tak sobie. Odwilży i tej formule Sandauera, że odwaga staniała, rozum podrożał, prawda? I także nastąpiły, jak rozumiem, w ramach Związku Literatów no, rozliczenia, prawda? No bo pisarze stwierdzili, że to jednak nie było w porządku. To opowiedz trochę o tym, co się stało w Związku Literatów w związku z Odwilżą. No tak. No tak, ale to zanim opowiem o Odwilży, to trochę się odniosę do tego realizmu socjalistycznego. A bardzo proszę. O którym mówiłeś wcześniej, bo to jednak wcale nie było takie proste. Znaczy, gdyby to było tak prosto, że pisarz nagle
jakby prowadzone nieomylnym węchem, skąd wieją wiatry i skąd są pieniądze i apanaże, zaczyna pisać w stylu, w którym władza, którego władza od niego wymaga, to byłoby pół biedy. Ale tak naprawdę nikt nie wie, co to jest realizm socjalistyczny, znaczy, co to znaczy napisać powieść w duchu realizmu socjalistycznego, co tam ma być, czego tam ma nie być, czy ona, co z tym w ogóle zrobić. I to jest właśnie zapomniany zupełnie fragment z przełomu lat, powiedzmy, 40. i 50. To jest między innymi to, co się działo w Związku Literatów Polskich, tak? Czyli ta szkółka w formie powołanych właśnie wtedy sekcji literackich, kiedy w czasie trwania tych wielogodzinnych zebrań po pierwsze omawia się bieżącą twórczość pisarzy i to zarówno tę już wydaną, jak też tę powstającą. Oni przynoszą, czytają swoje fragmenty i są po prostu oceniani. I zupełnie zapomniane dziś wtedy członkinie Związku Literatów Polskich i specjalistki od realizmu socjalistycznego, na przykład pani Jadwiga Siekierska czy Melania Kierczyńska, ale też Adam Warzyk oczywiście, czy Jerzy Putrament, wszyscy wydają sądy, co tym powieściom brakuje jeszcze, tak? Bo realizm socjalistyczny okazuje się, to nie jest coś, co zostało zadekretowane, ale to jest coś, do czego się dąży. Czyli cała komplikacja tego polegała na tym, że wprowadzono obowiązek pisania stylem i nikt nie wie tak naprawdę, co to oznacza. I na tym parę lat wszystkim pisarzom zeszło. I oczywiście dorobek tych lat jest dzisiaj całkowicie zapomniany, tak? Znaczy, kto pamięta powieści, nie wiem, Bogdana Hamery, czy nie wiem. Traktory zdobędą wiosnę, ja pamiętam. Tak jest, dorobek Józefa Lenarta na przykład. Jak tak? najbardziej pamiętam. Ja studiowałem polonistykę i naszą taką ulubioną zabawą, jedną z ulubionych zabaw, były też inne, to było właśnie czytanie tych socrealistycznych powieści i opowiadanie sobie co lepszych kawałków, jak młoda para, która powinna się zająć no, zupełnie czym innym, tutaj zajmowała się na przykład studiowaniem Lenina albo jakichś innych tam prac tych teoretyków marksizmu, leninizmu i patrzyła w przyszłość i stawała w świetle księżyca albo wschodzącego słońca i nie zajmowała się tym, co normalnie młodzi ludzie uważają za właściwe w takim momencie, ale właśnie myśleniem o wzmożeniu wydajności pracy, lepszym nastawieniu do dyrektyw czy uchwał kolejnego zjazdu partii i tak dalej. To naprawdę było bardzo zabawne momentami te utwory literackie realizowane w myśl zaleceń pani Melanii Kierczyńskiej i tych innych osób, o których mówiłeś. Trochę mamy to opisane w znanych bardzo tekstach Tyrmanda, prawda? Dziennik 1954. No tak. No potem pastwił się nad tymi autorami Bohdan Urbankowski, tak, cytując ich po prostu obficie. Oczywiście tego ich, ten ich zapomniany zupełnie dorobek. No ale te lata się kończą w pewnym momencie. Ale to ja jeszcze znowu dorzucę tutaj kamyczek do tego ogródka. Mianowicie jak po raz pierwszy do TVP trafiła taka grupa tak zwanych pampersów, czyli młodych prawicowych działaczy, którzy nie mieli tak naprawdę za bardzo pojęcia na temat tego, jak się robi telewizję, czy jak się w ogóle realizuje filmy. To było za czasów prezesury pana Wiesława Walędziaka, chyba tak. Potem to parę razy jeszcze wracało, dzisiaj to mamy też dość często tego rodzaju sytuacje. W każdym razie pamiętam, że wtedy właśnie nas zaskoczyło zachowanie tych osób i ich metody bardzo podobne i argumentacja w zasadzie jakby przepisana z tamtych
spotkań, tych sekcji Związku Literatów, czy u filmowców to było na kolaudacjach. Tyle tylko, że ten marksizm, leninizm został zastąpiony innymi elementami, jakimiś tam religijnymi, nacjonalistycznymi i tak dalej. Ja pamiętam, że chciałem zrealizować film, który miał opowiadać o seminarium duchownym. No, to było już ładnych parę lat temu, ale to jeszcze było w takim czasie, kiedy można było to zrobić dla telewizji publicznej, bo była taka dosyć otwarta i ja tam mogłem sobie mniej więcej produkować takie rzeczy, które mnie interesowały. I trafiłem do seminarium, gdzie rektor był dosyć liberalny i powiedział, że mnie wpuści i że możemy to tam zrobić, ale alumni no, są ludźmi, którzy mają też prawo decydować, czy chcą być na ekranie, czy nie, i trzeba im pokazać no, coś takiego, co ich przekona, że warto w kolejnym moim filmie wziąć udział. Więc ja pokazałem film o Nowej Hucie, taki dosyć neutralny mi się wydawało, bo nie dotykał, bo chodziło o to, żeby nie dotykało to seksu i tematów religijnych, bo to były takie dwie kontrowersje dla tych studentów tego seminarium. Więc ta Nowa Huta, jej historia pokazana oczami zachodnich turystów w takiej formie troszeczkę satyrycznej wydawała się taka niewinna i neutralna. Otóż ci studenci z tego seminarium po projekcji filmu bardzo ostro mnie zaatakowali i powiedzieli, że w tych czasach, kiedy budowano Nową Hutę, w ogóle nie powinno się opowiadać właściwie o tej budowie tej Nowej Huty, tylko powinno się opowiadać o grobach AK-owców i żołnierzy wyklętych, i brakuje w tym filmie zdecydowanie zapachu wapna, którym zasypywano te groby. Ja pamiętam to zdanie, które jeden z tych studentów przyszłych księży wypowiedział. I mniej więcej podobne zdania słyszałem na Woronicza, jak tam myśmy dyskutowali o tym, o czym można zrobić film, jak on ma wyglądać i tak dalej. Więc sądzę, że wprawdzie w latach 50. no to ja byłem w planie moich rodziców, więc nie mogłem jeszcze wtedy jakby tego obserwować, ale czytałem potem te protokoły i tak dalej. Sądzę, że ten klimat został niejako przeniesiony, zostały zamienione te elementy z takie marksistowsko-leninowskie, natomiast jakby podejście, że jest pewna ideologia, którą trzeba wtłoczyć do głowy odbiorcy, to jakoś nie powraca, prawda? Że są ludzie, którzy lubią w ten sposób w ogóle podchodzić do sztuk, literatury, kina i tak dalej. I to niestety w naszych czasach też to dalej sobie funkcjonuje. Więc dlatego między innymi chciałem, żebyśmy o tej twojej książce rozmawiali, że ona ma taką pewną wartość ponadczasową, że ona opisuje pewien mechanizm. I na podstawie tego, co się działo wtedy, można, że tak powiem, z tego wyciągać wnioski dotyczące w ogóle tego, jak można podchodzić do sztuki, literatury i tak dalej. I jest to z jednej strony zabawne bardzo, bo właśnie u Tyrmanda te anegdoty nie chcę już cytować, bo są troszkę nieprzyzwoite i może w porach, w których nadawana jest ta rozmowa, młodzież pewnie będzie to oglądać, mam nadzieję. To zostawmy to, jak będą chcieli sięgnąć do Tyrmanda, tam sobie to znajdą, ale też były momenty takie dosyć ponure, prawda, że to zamykało kariery i literatów, którzy no chcieli działać, no powiedziałbym, normalnie, no tak jak im się wydawało, że powinno się książki pisać. No ale już zostawmy ten nieszczęsny socrealizm, dobrze, bo to z jednych bawi, drugich jakby smuci, ale ja bym chciał porozmawiać teraz o odwilży i jak ta odwilż się odbiła na środowisku literatów i jak potem, że tak powiem, śruba znowu została przykręcona, bo tutaj dojdziemy do roku 67 i 68. Oddaję ci głos. No tak, ta odwilż oczywiście zaczęła się przed październikiem, tak, w 55 roku na pewno. Na pewno już wiały nowe wiatry i one były wyczuwalne także w środowisku literackim. No,
Ja przypomnę, że w 1955 roku wydrukowano słynny poemat dla dorosłych Adama Warzyka, który był taką przełomowym utworem dla Odwilży z kilku powodów, między innymi także z powodu, kim był Adam Warzyk. Tak? Adam Warzyk, który był jakby nadzorcą na froncie literackim, nagle występuje z bardzo ostrą krytyką tego systemu, tym boleśniejszą dla władz. I jak rozumiem, że ona wypływa niejako ze środka, to znaczy to nie wróg klasowy, tak, tylko to swój, czy do niedawna swój, coś takiego pisze. Więc oczywiście to ma konsekwencje, tam następują zmiany redaktorów naczelnych w Nowej Kulturze, tak, i tak dalej, mają miejsca w całej Polsce zebrania i tak dalej, ale także na terenie samego Związku Literatów coś się wyraźnie zaczyna dziać. Nawet te nudne do tej pory zebrania sekcji twórczych stają się ciekawsze. Tam nagle się pojawiają młodzi poeci. Tam się nagle pojawia Iredyński. Tam się pojawią późni debiutanci, czyli to pokolenie poetów Białoszewski, Herbert, Grochowiak, którzy debiutują przecież w 1956 roku, a nie wcześniej. Dlaczego wcześniej? No dlatego, ponieważ nie było przestrzeni, nie było miejsca na... Nie, oni pisali wcześniej, ale nie mogli tego wydrukować. No tak, oni pisali oczywiście, tylko to nie było drukowane, więc jakby nie było miejsca, nie było przestrzeni na taki rodzaj poezji, taki rodzaj jakby świata poetyckiego, czy taki rodzaj widzenia, jaki oni przedstawiali. I też w całej tej odwilżowej historii, gdzie wydarzenia są bardzo gęste, tak, no bo to jest i tajny referat Chruszczowa czytany na zebraniu Związku Literatów, tak, i to są kolejne zebrania, na których mówi się rzeczy no niebywałe po prostu wcześniej. Tam podają słowa, których nie słyszano tam od lat. I nagle też zachodzi taki proces, że ci ludzie do tej pory jakby kreujący wzorce realizmu socjalistycznego nagle zaczynają przechodzić na drugą stronę. Tak? I to jeden z bardziej wnikliwych krytyków tych czasów określił głośnym tytułem Trudna sztuka womitowania, prawda, że w ten sposób określił ich zachowanie, tak. No i następuje ten jeden z najsłynniejszych zjazdów Związku Literatów, czyli ten z końca listopada 1956 roku, kiedy po pierwsze bez żadnej, zdaje się, konsultacji z KC, ani z partią, ani w ogóle z władzami, Związek Literatów wybiera Antoniego Słonimskiego na swojego prezesa, który zastępuje na tym stanowisku Leona Kruczkowskiego, tak, który był w tym najgorszym stalinowskim okresie, kierował związkiem. No i się zaczyna ten jeden chyba z najładniejszych okresów w dziejach Związku Literatów. Bardzo krótki, bo on trwał 3 lata tylko, do 1959 roku, kiedy ten Związek Literatów staje się takim związkiem zawodowym literatów, tak jak ten przedwojenny, kiedy pisarze występują oczywiście w swoich jakby sprawach bytowych, ale też na każdym zjeździe czy na każdym spotkaniu mówią o książkach, które nie zostały wydrukowane, o problemach z cenzurą, no bo choć cenzura zelżała, ale jednakowoż ona była, tak, i ona też doskwierała, poza tym były rzeczy napisane wcześniej, nigdy nie wydane i tak dalej, więc w tym Związku Literatów niesłychanie wiele się dzieje,
aż w końcu następuje odwrót od października. Tak? Jednym z symboli odwrotu od października jest likwidacja po prostu w roku 57, a kolejnym takim dowodem odejścia od października może być kategoryczne żądanie KC ustąpienia Antoniego Słonimskiego z funkcji prezesa Związku Literatów. Mówiąc precyzyjnie, on nie ustąpił, tylko nie kandydował po raz kolejny, tak, w 59 roku, po prostu nie kandydował. I wtedy Związek Literatów, środowisko pisarzy, wybrało kandydata, który wszystkim wydał się, no, łącznie z partią, najbardziej do przyjęcia, czyli Jarosława Iwaszkiewicza. I zaczął się ten iwaszkiewiczowski czas Związku Literatów, który trwał aż do czasu jego śmierci, czyli do 1980 roku. Nawiasem mówiąc, Iwaszkiewicz do partii nigdy nie należał. Nie musiał, tak, po prostu. Ale Iwaszkiewicz był postacią niewątpliwie wybitną, to nie ma co ukrywać. I poeta, i prozaik, i człowiek, no, wielkiej kultury, i tej grupy, która była bardzo znacząca w dwudziestoleciu skamandrytów, prawda? Że trudno mu odmówić tego, że był po prostu bardzo wybitną postacią, a z drugiej strony jego pewnego rodzaju taki pragmatyzm, czy dla niektórych służalczość, serwilizm były nie do zaakceptowania. No niemniej na tych trudnych falach tego komunistycznego morza to on żeglował tak, że przynajmniej starał się pomagać ludziom. Tak? Z twojej książki wynika, że w wielu sytuacjach, mimo że był człowiekiem bardzo kompromisowym i takim, no, bardziej partyjnym, mimo że nie był partyjny niż wielu innych, to z drugiej strony jednak występował w obronie tych literatów, którzy mieli kłopoty. Może jego pozycja taka była, że mógł sobie na to pozwolić, prawda? No niemniej to nie jest tak, że to był taki człowiek jak Kruczkowski na przykład, prawda? To tak, jednak tak, była... Tak, tak. To oczywiście i ranga pisarska nie ta, i też osobowość nie ta, przy czym mówiąc o prezesurze Iwaszkiewicza, trzeba powiedzieć też to, że on miał takie poczucie misji. On czuł, że on... To, że powierzono mu prezesurę Związku Literatów, to też o czymś świadczy, to znaczy, że on ma pewną misję taką. On uważał też, że nikt lepiej od niego nie pokieruje tym stowarzyszeniem w takich czasach, w jakich przyszło im wszystkim żyć. I rzeczywiście, tak jak mówisz, przykładów interwencji Iwaszkiewicza, samego Iwaszkiewicza, czy z zarządu głównego, nie mówiąc już o jakby mniej znaczących ciałach, jak komisji interwencyjnej powołanej specjalnie w celu prób załagodzenia konfliktów na linii autor-wydawca, autor-cenzura, więc że tych interwencji Jarosława Iwaszkiewicza rzeczywiście było dużo. I można o nim oczywiście różnie mówić dzisiaj, chociaż wydaje mi się, że dziś mówi się o nim lepiej niż parędziesiąt lat temu, bo też jakby i chyba twórczość Iwaszkiewicza, może nie cała, ale jej część z całą pewnością przetrwała ten literacki czyściec i Iwaszkiewicz jest wznawiany. Miał też szczęście do filmowych adaptacji też, to też jest niesłychanie ważne, ale rzeczywiście Jarosław Iwaszkiewicz był taką postacią, która z reguły, jeśli musiał wybierać, po której stanąć stronie, czy po stronie kolegi pisarza, czy po stronie władz, to z reguły stawał po stronie pisarzy. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, taka była jego pozycja, taka była jego rola. Tak? Od tego był prezesem, żeby bronił pisarzy w czasie, w tych momentach, w których oni tej obrony potrzebowali. No ale Kruczkowski tego nie robił na przykład, a Iwaszkiewicz tak. Więc ta prezesura Iwaszkiewicza, cała epoka, można powiedzieć, sprawiła, że
patrzymy dzisiaj trochę na ten powojenny związek literatów polskich, trochę jak na związek Iwaszkiewiczowski, przez samą długość jego, przez to, że poza jednym zjazdem nigdy nie miał kontrkandydata. Tylko raz środowisko wysunęło na zjeździe łódzkim bodaj w 72 roku Igora Newerlego, tak, który starł się w szrankach z Iwaszkiewiczem. Oczywiście nie wygrał, bo nie mógł wygrać, bo Iwaszkiewicz chociaż utyskiwano na niego, tak, i narzekano, i mówiono, że jest koniunkturalistą i tak dalej, to jednak nie wyobrażano sobie właściwie nikogo innego, kto mógłby go zastąpić. Więc wypracował sobie taką pozycję zupełnie specjalną. No i też jakby miał szczęście jakby długiego życia. Tak? On zmarł w wieku bodaj 86 lat, jako ostatni z Kamandryta. Do końca życia był właściwie aktywny twórczo i chociaż w dziennikach często utyskiwał na środowisko literackie, na ten związek literatów, to jednak stenogramy tych ostatnich posiedzeń, którym przewodniczył, pokazują, że on o tym związku jednak myślał przez cały czas i miał go jakoś w sercu. Tak. Ja próbuję, przypomnieć sobie nazwisko osoby, która była jego taką prawą ręką. Jan Maria Gizges. Właśnie, bo chciałem, żebyśmy też powiedzieli parę słów o tych ludziach, którzy byli jakby troszkę w drugim szeregu, prawda? Bo ten Iwaszkiewicz to była taka ikona trochę. Ten związek, sam powiedziałeś, był iwaszkiewiczowski, prawda? No i była jakaś taka aura wokół Iwaszkiewicza. Ten jego dom, prawda, sprzed wojny. Pałacyk gdzieś, właściwie, tak. Właściwie pałacyk, no, na tle tego siermiężnego PRL-u, no to był taki udzielny książę. No tak. I to, że pozwolono mu w nim zostać, to jest w ogóle unikalna sytuacja, tak, kiedy przedwojenni właściciele zostają w takim majątku. Więc to też była jakby ta bardzo osobliwa sytuacja Iwaszkiewicza. No tak, no on prowadził pewną grę z władzą komunistyczną i po stronie tych jego, powiedzmy sobie, zasług jest to, że niektórym ludziom pomagał i starał się być opiekunem, a z drugiej strony czerpał, no powiedzmy sobie, obficie z tej państwowej kasy. I to nie tylko chodzi o pieniądze w sensie gotówki, tak, która też tam była, ale też tych przywilejów, możliwości swobodnego podróżowania po świecie i zachowania tego pałacyku w Stawisku, w którym notabene ja mieszkałem, bo tam można wynajmować pokój, przynajmniej parę lat temu można było to robić. No i tam jest taki klimat, powiedziałbym, bardzo taki szczególny i to jest... Jest takie, to potwierdzam, tak, znam to miejsce. Tak, miejsce, tak. No, magiczne troszeczkę. Wcale się nie dziwię, że mu zależało bardzo na tym, żeby to zachować. Zresztą to było miejsce, taka nisza, taki azyl w czasie wojny także. Iwaszkiewicz uprawiał tę politykę wcześniej. To nie był człowiek, który naraz się zrobił pragmatykiem. Nie, on wcześniej też starał się pomagać ludziom i to stawisko było azylem dla bardzo wielu uciekinierów pozbawionych dachu nad głową. Także jak próbujemy oceniać, niezależnie od wartości literackiej jego dzieł, które zresztą niektóre są naprawdę do dzisiaj można czytać, a i Wajda, i Kutz bardzo ciekawe adaptacje robili, no to jego ta polityczna pragmatyka, czy pragmatyzm polityczny, no gdzieś tam był bardzo racjonalny. Można powiedzieć, że to nie jest taka chyba jednak plama na honorze polskich literatów. No tak, ale to jeszcze dopowiadając Iwaszkiewiczu, to przypomnijmy, że on to robił nie tylko po wojnie, no ale przecież on przed wojną pracował w ambasadzie w Kopenhadze, tak, jako radca. Tak, więc, tak, więc to był człowiek, który... Można jakby powiedzieć, w cudzysłowie, był sanacyjnym dyplomatą też. Tak, umiał się znaleźć nie tylko jako pisarz, bo czasem wybitni pisarze są bezradni życiowo. On potrafił na różnych frontach całkiem nieźle sobie dawać radę. No dobrze, i teraz tak,
to zakręcanie, dokręcanie śruby stosunkowo szybko się zaczęło, ale takie apogeum to jest gdzieś tam w 68 roku, prawda? I tutaj ja chciałem, żebyśmy spojrzeli na taki materiał, który za chwilę nam Michał puści, gdzie występuje pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego, towarzysz Władysław Gomułka. Prosimy. Kielewski podjął także na tym zebraniu obronę niejakiego Szpotańskiego, który został skazany na 3 lata więzienia za reakcyjny paszkwil, ziejący sadystycznym jadem nienawiści do naszej partii i do organów władzy państwowej. Utwór ten zawiera jednocześnie pornograficzne obrzydliwości. Dla każdego, kto zna nazwiska, działalność, postawę polityczną ludzi, których Kisielewski wymienił w swym przemówieniu, jest rzeczą jasną, że jego ideałem jest restauracja Polski burżuazyjnej, antyradzieckiej. Przemówienie zakończył Kisielewski oświadczeniem, że opowiada się za rezolucją kolegi Kijowskiego, która stawia sprawę całościowo na tle tej, tu cytuję, skandalicznej dyktatury ciemniaków w polskim życiu kulturalnym. No, to jest szalenie ciekawe, że taki naczelnik państwa, no bo dzisiaj się znowu tej formuły używa, prawda? Kaczyńskiego, kiedyś to dotyczyło Piłsudskiego, a takim naczelnikiem w latach 50. po przełomie i w latach 60. był Władysław Gomułka. Też człowiek niemałych zasług. Powiedzmy sobie od razu, że to nie jest tak, że ten śmieszny staruszek, który tutaj wygaduje te androny, to był tylko takim trochę zdegenerowanym krytykiem literackim, jak tu się trochę przedstawia, prawda? To był człowiek, który oparł się trochę stalinowskim metodom i sam siedział w więzieniu, prawda? I był pewną nadzieją w ogóle zliberalizowania polityki w Polsce. Zawiódł tę nadzieję, a doprowadził potem w końcu do masakry robotników na Wybrzeżu, to też wszyscy pamiętamy. Ale nie zmienia to faktu, że to też nie jest taka postać całkiem jednoznaczna, prawda? No tutaj w tym wypadku widać, że to, co wygaduje, to są takie rzeczy, które są po prostu groteskowe. Jak dzisiaj posłuchamy niektórych polityków, no to w zasadzie bardzo podobnie się wypowiadają i gdyby taki montaż zrobić, jak tutaj ktoś wykonał, to pewnie też dałoby radę, prawda? I to zresztą zostanie pewnie zapamiętane. Ale wracając do konkretnie tej sytuacji, to jest szalenie ciekawe, że w tamtym czasie, tak jak zresztą to przedstawiłeś na początku, władza uważała, że pisarze to są jacyś tacy niesłychanie ważni ludzie, ponieważ są inżynierami dusz ludzkich, prawda? I że ich działalność ma w ogóle znaczenie dla państwa. No, w zasadzie po Noblu dla Tokarczuk, to wydawało się, że przez chwilę ten klimat wrócił, tylko arebur. Tak? Znowu różni politycy zaczęli w jakiś sposób czepiać się naszej noblistki, co było groteskowym wspomnieniem właśnie działalności Władysława Gomułki, jak myślę. Ale ja bym chciał, żebyś opisał tę sytuację, wyjaśnił, bo może nie dla wszystkich jest jasne, o kim mówi Gomułka i kogo tutaj krytykuje i kogo atakuje. Tam chodziło o Szpotańskiego i Kisielewskiego. No tak, tak. No to jest to jedno z najsłynniejszych przemówień ówczesnego naczelnika państwa, tak, z marca 68 roku. I Gomułka odwołując się do przemówienia Stefana Kisielewskiego wygłoszonego podczas nadzwyczajnego spotkania Związku Literatów Polskich 29 lutego. To było jedno z najbardziej takich, można powiedzieć, radykalnych, odważnych przemówień, w którym Kisielewski między innymi wspomniał o aresztowanym wcześniej Januszu Szpotańskim. I stąd te cytaty Gomułki,
że Szpotański w swoich utworach, w swoich wierszach zieje jadem nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Najgłośniejsze i znane. Notabene za to przemówienie Kisielewski został też no, najzwyczajniej w świecie pobity. Tak? Kilka dni później nieznani sprawcy po prostu go zbili i skopali gdzieś w przejściu na Starym Mieście. No, stara polska tradycja, więc bo zdaje się, że jesteśmy w roku 60. Chcę tutaj się wtrącić na momencik, że Dołęga Mostowicz chyba też zapłacił cenę za swoją książkę, prawda? To samo go spotkało. Tak, oficerowie broniący Piłsudskiego, przy czym Dołęga Mostowicz nie zaatakował go, że tak powiem, fizycznie, tylko literacko, prawda? I ci oficerowie pobili pisarza i w podobny sposób został potraktowany przez jakichś esbeckich oficerów, nie wiem kogo, Kisielewski. Także widać, że te metody wróciły. No, na razie u nas teraz jeszcze nie wróciły, aczkolwiek jak ja słyszę, co niektórzy politycy mówią na temat na przykład Agnieszki Holland czy Olgi Tokarczuk, czyli takich postaci ze świecznika naszej kultury, to troszkę coś tam mam w taki lekki niepokój, jak daleko możemy zajść, powtarzając te, no powiedzmy, metody, prawda? Mam nadzieję, że już tak nigdy nie będzie, ale no powiedzmy sobie jasno, że w Polsce to taka tradycja była. Jak ktoś tak lubi tradycję, no to właśnie widać, jakie te tradycje i przed wojną, i po wojnie były kultywowane. Powiedz, co napisał Szpotański, bo to po prostu jest tak groteskowe, to co mówi Gomułka, w zestawieniu jeszcze z utworem Szpotańskiego. No tak, no Janusz Szpotański, który notabene nie był członkiem Związku Literatów, bo nie spełniał jakby kryteriów przyjęcia. On miał, trzeba było mieć dwie książki bodajże. Trzeba było mieć co najmniej dwie książki, więc Szpotański nie miał dwóch książek, więc nie mógł być członkiem. Wydane, a nie można wydane, było mieć tak. książki wydanej tak. bez zezwolenia cenzury. Tam był no tak, no tak, ale numerek. Więc Szpotański nie spełniał kryteriów statutowych, więc do Związku Literatów przyjęty być nie mógł, co nie zmieniało faktu, że był postacią powszechnie znaną, bywającą w... No, znaną w pewnym establishmencie, tak to nazwijmy, no, prawda? Mówimy o środowisku warszawskich, literatów oczywiście, tak. tak. Nie był celebrytą jakby w dzisiejszym sensie. No dzisiaj internet potrafi wsławić osobę celebrycką w ciągu paru godzin i może to być, no, nie wiem, tak. Janusz Szpotański pisał satyryczne wiersze, zresztą to dzisiaj śmieszne, które czytał na spotkaniach towarzyskich po prostu, podczas których też pito alkohol. Tak? No takie były czasy, wtedy nie były Facebook, tak, nie Twitter, tylko właśnie taka forma życia towarzyskiego była. Na spotkaniach i tak. No i ponieważ tych spotkań było ileś tam, więc słyszało to ileś osób, wieść się rozniosła. No jak się wieść rozniosła, to też dowiedziała się o tym Służba Bezpieczeństwa, dowiedziała się o tym, zaczęła węszyć, pozyskała teksty, no i aresztowano Szpotańskiemu, miał sprawę sądową, odsiedział bodajże 3 lata. Tak? Więc Kisielewski ujął się za nim w tym swoim przemówieniu, ale całe to zebranie jakby oczywiście nie dotyczyło Janusza Szpotańskiego, tylko dotyczyło zdjęcia dziadów, protestu środowisk studenckich i brutalnej reakcji władz na to. Dlatego literaci w takim ekstraordynaryjnym trybie się zebrali i stąd było to zebranie nadzwyczajne oddziału warszawskiego. No i rzeczywiście tam padło pod adresem władz bardzo wiele gorzkich słów o cenzurze, i to, co chyba Gomułkę najbardziej ubodło, czyli dyktatura ciemniaków, tak, co wypowiedział Kisielewski. I też reakcja władz na to zebranie i na to, co tam zostało powiedziane, też była, no można powiedzieć, niezwyczajna, ponieważ zdaje się, Gomułka wprost zażądał, żeby trzech najważniejszych
członków Związku Literatów Polskich, czyli Kisielewskiego, Pawła Jasienicy i Januarego Grzędzińskiego, po prostu z ZLP wyrzucić. Co to oznaczało, że mieli być wyrzuceni ze związku? No to, że tracili prawo do tych niektórych przywilejów, które w związku z tym mieli, a także, że zostali właściwie pozbawieni prawa do funkcjonowania jako polscy pisarze, bo oczywiście ich nazwiska były objęte całkowitym zakazem cenzury już od pewnego czasu. I tutaj, opowiadając tę historię, trzeba powiedzieć, że Związek Literatów Polskich zachował się w tej sprawie. To nie cenzura, tylko internet, od razu mówię. Na chwilę znikł nam nasz dzisiejszy gość Tomasz Podkaj, ale mam nadzieję, że internet za chwilę zostanie naprawiony. Zdaje się, że już Tomasz próbuje coś w tej sprawie zrobić i posłuchamy dalej, jak Związek Literatów próbował bronić trzech pisarzy, którzy mieli być wyrzuceni. To jest zresztą bardzo ciekawe, że wówczas ta środowiskowa solidarność występowała, później ona jakby troszkę zniknęła. No, ale to już późniejsze czasy, a wtedy jednak było coś takiego, że takie poczucie przyzwoitości, godności gdzieś tam jeszcze, myślę, bardziej funkcjonowało niż w nowszych czasach. Zdaje się, że mamy większy kłopot, to ja bym proponował, żeby nasz realizator puścił muzykę, a może Tomkowi uda się naprawić internet. Michale, czy mamy jakiś utwór muzyczny, który pozwoli nam na chwilę przerwy i naprawienie łącza internetowego? Chodzimy do siebie i jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czyjś dłoni dotyk. Odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źrenic, przez milczenie strzeliste jak gotyk. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. Pyta. Cisza planet nam ciała oplata. Ty się starasz uśmiechać beznadziejnie szczęśliwy. Unosi się
kwiatów i mijania się z sobą. Na swą miłość patrzymy bezradnie. Złączone nadzieją, chociaż zawsze osobno, na dwóch brzegach świecące latarnie. Kocham cię nieprzytomnie. Zapraszam wszystkich do dalszego słuchania, a ci, którzy dopiero się dołączyli, niech usłyszą, że dzisiaj rozmawiamy na temat książki pod tytułem Akwarium. To jest ta książka. Jej autor to Tomasz Potkaj, nasz dzisiejszy gość, a jest to bardzo ciekawa opowieść o Związku Literatów Polskich w PRL-u, ta książka. I teraz tak, mówiliśmy przed chwilą o tym, co się zdarzyło w 1968 roku. Towarzysz Wiesław Władysław Gomułka zaatakował satyryka, który występował na takich prywatnych spotkaniach, co jest po prostu zupełnie niesłychane, ale to była jakby forma ataku w ogóle na pewną koncepcję, na pewien rodzaj zachowania, prawda, literatów, którzy partię rozczarowali. Tutaj partia tyle dawała im, ich tam karmiła, hołubiła i tak dalej, a tutaj literaci zaczęli kąsać tę rękę, no i Gomułka zaatakował między innymi, bo też parę innych osób w innych przemówieniach krytykował, zaatakował tego autora w zasadzie zabawnej satyry, co więcej, w Podański spędził parę lat w więzieniu. Za to, co zrobił, prawda? To nie były przelewki. I zresztą inni, tacy ludzie jak powiedzmy Kuroń czy Modzelewski, za krytykowanie władzy też potrafili trafić do więzienia, bo wówczas no, to kończyło się bardzo źle. Dzisiaj jednak nie mamy więźniów politycznych na razie, co jest pocieszające. I teraz tak, rozumiem, że trochę przeskoczymy, dlatego że ta historia Związku Literatów jest przebogata i tam mnóstwo jest też zabawnych anegdot obyczajowych, mimo że się odżegnywałeś od tego, ale postawmy taki słup milowy, który no, jest istotny z punktu widzenia, jakby to powiedzieć, podziału, który nastąpił w ogóle w środowisku literatów i w polskim społeczeństwie. Podziału zresztą, który nie jest procentowo taki 50-50, tylko chyba trzeba powiedzieć jasno, że osób, które opowiedziały się za no, demokratyzacją, otwartością i takim bardziej zachodnim modelem zachowania było pewnie więcej. No niemniej były dwie strony tego sporu. Z jednej strony władza wspierająca się no, tymi posłusznymi, nazwijmy to, literatami i aparatem bezpieczeństwa. Z drugiej strony ci pisarze, którzy mieli odwagę powiedzieć nie. I posłuchajmy klipu przemówienia Kijowskiego, które to przemówienie jest chyba
jednym z najbardziej znaczących momentów w historii ZLP. Michale, prosimy o materiał wideo. Udzielam głosu teraz Andrzejowi Kijowskiemu. Cokolwiek pisarze Polski Ludowej mogą powiedzieć o swych sukcesach w minionych 3,5 dekadach, dotychczasowym odbiorcą ich twórczości było państwo. Począwszy od 1945 roku, tych transakcji wydawniczych czytelnika, państwo kupowało na pniu dzieło pisarza. Państwo za pośrednictwem swych domów wydawniczych, bo spółdzielczy ustrój czytelnika od początku był fikcją, podejmowało się druku, rozsprzedaży i propagandy owego dzieła. Państwo za pośrednictwem swych pism, instytutów naukowych, swych okulników do szkół i bibliotek utrwalało je w obiegu, w kulturze masowej i w historii literatury. Osobną rolę odgrywały encyklopedie, słowniki i antologie. Państwo wreszcie przy pomocy nagród, orderów i innych zaszczytów wyznaczało twórcy owego dzieła, pisarzowi, miejsce w życiu społecznym, decydując o tym, czy ma być wielki, czy znakomity, czy tylko wybitny, lub o tym, że ma go nie być wcale. W pierwszych latach istnienia PRL to zainteresowanie państwa pisarzem i jego dziełem było bardzo duże, ponieważ na literaturze oparta była cała propaganda. Ach, te listy od dziatwy szkolnej i prawdziwych robotników. Cokolwiek więc o tym wszystkim powiedzieć, pisarze tworzyli dla państwa, to jest dla jego urzędników i redaktorów. To ich oczy i uszy nosili w sobie niby wewnętrzne ekrany i mikrofony. Kto lizus z natury pisał, aby ich zadowolić? Kto ma w sobie ducha przekory i ryzyka, pisał przeciw nim, aby ich przezwyciężyć i zgwałcić. Tak jest zawsze. Zawsze pisarze dzielą się na tych, co piszą pod czytelnika i tych, co go kokietują, pisząc przeciw niemu. To normalne literackie gry. W Polsce Ludowej odbywały się one w zamkniętym obwodzie. Pisarz państwo z czytelnikiem jako wiernym świadkiem, konsumującym wszystko, co mu dawano. No właśnie, czy działa nasza technika i czy Tomek będzie słyszalny? Tomku, powiedz coś. No, Tomek chyba mnie nie słyszy. Będziemy próbowali to naprawić. O, ja cię zacząłem słyszeć, więc ty chyba mnie też. Tomku, czy możesz powiedzieć, w jakim momencie, w jakiej sytuacji Andrzej Kijowski tak mocno określił pozycję literatów w czasach PRL-u i przeciwko czemu się zbuntował? No, jakie były okoliczności tej sprawy i co z tego mogło wyniknąć? No, to jest jedno z najsłynniejszych przemówień, które zostały wygłoszone podczas Kongresu Kultury Polskiej w grudniowy weekend 1981 roku, to jest bodajże sobota, 12 grudnia chyba. To jest sobota 12 grudnia, tak, więc no, wszyscy wiemy, co się stało następnego dnia w niedzielę. Nie tylko nie było Teleranka, tak, ale wydarzyło się też parę poważniejszych rzeczy. I tutaj Andrzej Kijowski, jedna z bardzo ważnych postaci polskiej humanistyki, Związku Literatów Polskich, krytyk, pisarz, redaktor, ale także uczestnik niezależnych inicjatyw społecznych, naukowych, Towarzystwo Kursów Naukowych i tak dalej, pod koniec lat 70. Mówi tutaj z pozycji kogoś, kto dostrzegł już, że sytuacja mecenatu państwa powoli się kończy, a być może już się skończyła, dlatego, ponieważ on to mówi
w momencie, kiedy istnieje prężny, niezależny ruch wydawniczy, tak? Kiedy istnieje wydawnictwo Nowa, kiedy książki można wydawać, jak się wtedy mówiło, nielegalnie w drugim obiegu, a potem w latach 80. w podziemiu. Więc że ten głos pisarza, że to słowo pisane, jego twórczość, tak, znaczy, że państwo nie jest właścicielem już tego, tylko że istnieją inne sposoby na dotarcie do czytelnika. Tak? I to jest kontekst wypowiedzi Andrzeja Kijowskiego w przededniu, no właściwie można powiedzieć, wielkiej katastrofy, tak, którą zgotował wszystkim Polakom generał Jaruzelski. No tak. I ta analiza, czy ta opowieść o tym, jaka była pozycja literatów i w zasadzie co powinni literaci zrobić, wtedy to zostało tak mocno sformułowane przez Kijowskiego i paru innych autorów, przecież to był cały kongres, tak? Kongres, który w zasadzie, no jakby to powiedzieć, był takim łabędzim śpiewem tego okresu, tego karnawału Solidarności, ponieważ no, poza faktem sformułowania tych wszystkich ważnych tez, no, mówiąc tak wprost, niewiele z niego wynikło, prawda? Bo stan wojenny zawiesił działalność Związku Literatów, zresztą wielu innych instytucji, i potem nastąpiło już coś takiego, co w zasadzie w jakim sensie funkcjonuje w Polsce do dzisiaj. Mianowicie środowisko literackie, podobnie zresztą jak w ogóle polskie społeczeństwo, podzieliło się i podzieliło się w taki sposób, no może inaczej niż dzisiaj, ale generalnie rzecz biorąc tak się podzieliło, że no właściwie bardzo trudno sobie wyobrazić dialog pomiędzy tymi dwiema stronami. Jakbyś trochę o tym opowiedział, to myślę będzie dobry. Dialog można sobie wyobrazić choćby w takich kluczowych dla całego środowiska sprawach, jak no, próba wypowiedzenia umowy domowi literatury przez warszawską gminę Śródmieście. Tak? Więc tutaj wszystkie stowarzyszenia twórcze, które swoją siedzibę mają w Domu Literatury, akurat w tej sytuacji mówiły jednym głosem, więc okazuje się, że takie sytuacje wciąż są możliwe. Wracając do twojego pytania. Oczywiście Związek Literatów Polskich zawsze był podzielony. Zresztą trudno się temu dziwić, a dlaczegoż miałby nie być, tak? Należeli do niego poeci różnych szkół, pisarze, jedni zdolni, inni grafomani. Należeli ci, którzy mieli w sobie taką żyłkę działaczy, jak i też ci, których interesowało wyraźnie, wyłącznie pisanie. Należeli przeróżni ludzie. Ale to był jeden związek. Właśnie chodzi o to, że ten podział wtedy... Bo nie było, tak? Więc oni oczywiście dzielili się, zawierali ze sobą frakcje, tak, często bardzo zaskakujące, uzgadniali tam, ilu będzie partyjnych w zarządzie, ilu opozycyjnych i tak dalej, i tak dalej. Więc w ramach tego jednego związku funkcjonowali sobie. I co więcej, Związek Literatów Polskich był takim znakomitym poligonem jednak wyrabiania czy ćwiczenia takich zasad demokracji, tak? No, bo jednak trzeba było wygrać, prawda? Więc no, tam nie było kandydatów. Tomaszu, powoli musimy kończyć. Przepraszam bardzo, tak to więc ucinam. Tylko dochodzimy do samego końca, czyli do tego podziału wymuszonego przez Jaruzelskiego i stan wojenny. No, dla tych pisarzy, którzy nie wstąpili do reaktywowanego w 83 roku tak zwanego neozlepu, tak wtedy nazywano Nowy Związek Literatów, i przez całe lata 80. nie należeli nigdzie, albo należeli do innych instytucji, do PEN Klubu na przykład, tak? No zrzeszali się w innych miejscach, a kiedy w 89, 90 roku już można było tworzyć związki twórcze, zupełnie niezależne od władz, no to powołano Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, które istnieje
obok Związku Literatów Polskich, dzieli to samo piętro, a potem powstały kolejne związki twórcze, ostatnio Unia Pisarzy, prawda? Więc ta sytuacja jako żywo zaczyna przypominać sytuację przedwojenną, gdzie tych związków literatów było kilka. I być może to jest sytuacja normalna i być może tak w ogóle powinno być. Chociaż z drugiej strony też warto powiedzieć, że głos takich mniejszych stowarzyszeń, tak, jest zawsze kilku, jest zawsze słabszy niż głos jednego silnego, tak, stowarzyszenia. No ale nikogo nie można zmusić dzisiaj ani do należenia do czegokolwiek, ani zakazać mu należenia do należenia do takiego związku. Przynajmniej na razie tak jest. Przypominam jeszcze raz, że dzisiaj powodem naszej rozmowy jest właśnie ta książka pod tytułem Akwarium. I o niej pięknie nam opowiadał jej autor Tomasz Podkaj. Bardzo ci dziękuję, dziękuję naszym odbiorcom i do następnego razu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Reset Obywatelski.